daj mi moda, co się sam tepnę. Chyba, żeś z chuja spadł. Daj! To chiński sprzedawca jaj. Tu się tutaj wszystko wpisywało. Nie znaczy coś pierdolło, no. Trzymajcie mnie. Są na jakiejś budowie w czarnej dupie. Czekaj, może tylko u nas jesteś. Nie, na pewno nie. Tu nic nie ma, nie powinniście tu być. Ojej, nie mogę. A, sobie tam, wiesz, panni. No nie mogę zapaść. Wiesz, komu? Jeszcze mgła jest. To jest, ale to jest IP, tak? Tak, to jest IP. Pobierałeś mody w ogóle? Mamy na ciebie, nie wiem, co będę. Będziesz miał na jego poczekać, bo zanim się mody pobierał trochę mniej. Witaj, towarzyszu. Dzień dobry, towarzysz. Hasło serwera? Nic? Nie, tam tylko wpisujesz sobie nazwę użytkownika i hasło, które będą tak jakby twoimi danymi do logowania na ten serwer. Okej, dobra, to ja sobie lepiej zapamiętam, jakie hasło mam. No, to się zapisze ogólnie na komputerze, więc luz. Nie musisz zapamiętywać. A, tak? Dobra, okej. Pisz cokolwiek. O ile masz dostęp pełny do Steamatu. Tak. Ogólnie to tak, nagrywanie już rozpoczęte, żebyście tam wiedzieli, mieli tą informację. No, a ja mam wyciszone. Ty masz wyciszone. No i tak właśnie, postaramy się ogólnie spróbować przynajmniej nagrać z dwóch perspektyw nasze sytuacje. I ogólnie... Chuj, widzisz, co ja robię. No, ty i tak widzisz, co ja robię. To jaka to różnica? No na YouTubie. A myślisz, że ja mam czas oglądać. A ty myślisz, że ja będę miał czas, to ty tam robisz sobie. Idź ty. Dobra. Ja cię mgła jest, to fajnie. Mniejsza. Tate, ty chyba miałeś zamiar do nas dojść, tak? Do naszego teamu. Dołączyć. No, próbowano dołączyć. No właśnie, a ogólnie mamy jeszcze jednego użytkownika. Użytkownika gracza. W sumie nowego. Witamy Maślankę. Siema. Nie bój się nagrywania, spokojnie, zachowuj się normalnie. Nie, się zachowywał normalnie. Ja nie gryzę, zresztą usłyszałeś na początku, jak tylko wbiłeś na kanał. Nie mocno. Mocno nie, czasem sobie tam pojęcze, jak się masuje, ale to tylko i wyłącznie. Dosyć przyjemnie. Dosyć przyjemnie. No, mam taką stronkę pomarańczową. To się wywaliło? To nie wiem, co to pogram, bo mi nagle internet zaczął wariować. Ty tak zwykle, nie wiem, czy masz normalnie problemy z tym. Nie, no przecież tylko dwa razy mnie wywaliło. Ale ostatnio też miałeś problem z netem chyba. Nie, wtedy miałem przez chwilę, ale mi się ogarnęło szybko. A teraz to od razu mnie już wywaliło. Miałeś powyżej 400 pingu pewnie. No. No właśnie. To już jest taka górna granica na serwerze niestety. I znów robię śmietnik w naszych skrzynkach skip. Patrz, to będzie tak. Tylko nie mów na głos. Nie. Zresztą i tak to w sumie nikt nie wbija, ale... Ale zawsze. Dobra, skip. My dzisiaj chyba idziemy kontynuować bazę robić, nie? W sumie? Otwieraj ten gajdolek. No ja też miałem lag jak się z samochodu. Shiro, bo mi też wyskakuje coś takiego jak na przykład, że klient nie może się połączyć z włączeniem serwerem Steam. Połączenie z tym front lub van wymaga publicznego IP serwera. Coś z tyłu. Ale dobra, powiedz mi tylko... Dobrze pisałeś? Proszę? Dobre miejsce pisałeś? Tak. Na pewno? Tak. Zrób screena i wyślij na mody do Project Zomboid. Kurde, nie mam jak zrobić screena, bo mam zaczęty klawisz. A jaki masz system? Windowsa. Ty nie otworzyłeś drzwi, ja myślę, że to otwarte. Wciśnij sobie ten znak Windowsa. No. Pisz narzędzie wycinania. O mój człowiek. A, to mi już aktor mówił, czekaj. Ja to otworzyłem, ale ten... Windows... Narzędzie wycinania, daj nowy, on w tym okienku, co ci wyskoczyło, i po prostu złap. Chcesz przechwycić. Chuje widać. Zostaw otwarty. Jak już go zrobisz, to wystarczy, że go wkleisz. Nie musisz go kopiować, bo się sam już własnoręcznie skopiował. Dokładnie. Widać, że mój człowiek. Kurde, to czekaj, muszę to jakoś tak... Wiem, że jestem jedyny. Narzędzie wycinania kocham. Też kocham, tylko i wyłącznie tego używam. Gdzie ja zostawiłem siekierę?
Może w samochodzie jest? Nie wiem, nie wiem. No, czy to było? Na taką pogodę to nie da rady jeździć. No ciężko jest. Ej, a przypadkiem tobie nie oddałem siekiery? Ja mam jedną. No właśnie, tobie oddałem wtedy. Zapomniałeś wziąć. Ale powinno być więcej. No siekiera no, tutaj jest sporo, tylko ja chciałem tu strzelacko, nie? A. No dobra, ja sobie wezmę tą zwykłą, spoko, nie ma problemu. A jest siekiera strzelacka. Gdzie to było, trzeba wysłać? Na kanał mody. Mody, okej, okay, dobrze, już. Idziemy. Sorry, jeżeli dzisiaj mogę być trochę już taki... Bo nie wiem. Dobrze, chyba dobrze wpisałem. Źle wpisałeś, bo masz 127001. To jest IP wewnętrzne. Ty, usunęło IP, dobra, moment. Co jest? To chciałem, przepraszam cię. Tego ci nie odpowiadało. Spokojnie, wyluzuj. Uważaj, mgła. Pierdolę. Trochę ciężej się będzie jeździło. Mgła to jest porażka. No to dzisiaj dzisiejsze nagrywki i sesja będzie z dojścia do bazy. Zawsze ciekawie. Idę, dojdę. No, super. Ja, przynajmniej będę wiedział, gdzie już mieszkasz. Widzę 2 metry przed sobą, maksymalnie. O, działa! Ja większość mam zainstalowanych modów, ale ich jest strasznie dużo, Boże. No, większości mapy są. Widzisz, że nie widziałeś tego, co było na początku? To było no, dużo modów. Myślę, że mi komputer nie da rady. Te mody fajne były, tam co były. Ale wiesz, że to są wszystkie skompilowane. Ale nie ma wszystkich, co wszystkie? Było ostatnio. O, to gdzie są ciuchy? Ja miałem taką zajebistą maskę pszczoły. A gdzie jest? Maskę pszczoły? Tak, to były takie głupie mody. Kostiumy były. Ta pszczółka była zajebista. Oddaj mi pszczółkę. Turcja zawsze chciał być. No czy nie? 5 minut i będę. Dobra, spokojnie. Dobra, Tate, na pewno się chcesz z nami kumplować, tak? No na pewno. A? Nie zdradzisz. Ja bym nie ufał. Nie no, ja miałbym dlaczego. Ja bym nie ufał. Może być przekupiony? Nie. On od skipa jest. Mhm. Same dobre mordy ściągną. O, wy tam jesteście, tak myślałem mniej więcej, że tak. Zombie również. Pamiętasz jak ściągnąłem tę całą hordę kurna z zombie do tego? Do wojska? To ja? No. Doskonale pamiętam. No piękne to było. Do tej pory tam hem mój leży. A, idę na piechotę. O, do tej pory tam jak coś to skip może po ciebie pojechać, mamy kilka samochodów. Ale jest mgła i nie ma to sensu obecnie. Zależy, znaczy no, no jak skip będzie prowadził, to nie ma sensu faktycznie. Na razie na piechotę sobie pójdę. Mam takie pytanie, jak powiedzmy, że kogoś spotkam z przeciwnej drużyny, powiedzmy z naszej, no. Tak, czyli mam prawo strzelać, czy masz tak? Masz prawo zrobić co chcesz, możesz przyjść i podejść i zajebać mi się kierą, to też będzie fair play moim zdaniem. A, okej, okay. No to dzięki, super. Tylko pamiętaj, że to działa w obie strony. Najprawdopodobniej rozwalimy ci łeb. No to jestem doświadczony gracz, to ja naprawdę. No my nie jesteśmy, no nie, tylko, a właśnie, jeszcze jest jedna sprawa. Maślanka, ogólnie nie można wykorzystywać informacji z odcinku. Wiem, że oglądasz odcinki, możesz wiedzieć mniej więcej, gdzie jesteśmy. Chociaż chyba jeszcze nie wiesz, bo jeszcze ten odcinek nie wszedł. Nie oglądałem zbyt wielu odcinków, ale śledzę wasze poczynania. No to ogólnie... Ale przestanę już. No, dzięki, to mnie kurwa pocieszył teraz, przestanę. Chuj z YouTube'em, przestanę. Czy inne gry będę... Odsubskrybuj najlepiej. Nie ma sensu. Lajka, napisz komentarz negatywny. Ojej. No i witaj w domu. Ale jesteście świetni. Takich przyjaciół mi trzeba, kurwa. Jak właśnie takich przyjaciół, to wrogów nie trzeba. Kurwa, przyjaciół mi od kiedy? Będę. Miasto, bo mi to napisał. I zanki. I serio może jeść potato. No trochę mi się w sumie to nudzi. Powiedziałem potato. Jedź potato. Mam nadzieję, dobra, że wiesz jak korzystać z mapy. Wiecie co znaczy, gdzie jest... No. A, to ja wiem jak to robić na mapie. W jednej drużynie chyba, czy jest. To ja ci zaznaczę, gdzie jest bardzo proszę. Drużynie, o ile przyjął zaproszenie. Znaczy i... Tak mówiąc to... A, jest. Ty, on jest w starej bazie.
To jest pizdu daleko. Jedź po niego, weź. Weź ten swój zatankowany samochód i jedź po niego. Właśnie mówię, że nie wiem, czy się wam w ogóle opłaca, bo to jest naprawdę. Słuchaj, Skip już jest doświadczony, ostatnio ze mną trochę pograł, to już umie grać. Ja sam musiałem sobie radzić. Radziłem sobie. No. Znaleźli. Słuchaj, nikt nie wątpił, sobie nie poradzisz. No tak. Dobra, mój kochany, biorę jedzonko na drogę. Biorę witaminy, żeby energii wziąć, dostać. Tyle. Bierz, bierz. Krawiectwo już by się przydało? A... możesz ogarnąć. A, jest ja jedna, jedna zasada taka, że zapisz sobie perset wyglądu twojej postaci. Bo... a, to ja mam tuż zrobię, mam postać, wiesz? Ale chciałem powiedzieć, że jakby ogarniam te podstawy, więc jakby tylko po prostu... Ale ty masz serię 1500 godzin? Bo, 150. Znaczy, mam. A, 150, przepraszam. Nie, 1500. 1500. Jak? 1500. Jak ty tylko, że... no bo ja grałem wcześniej po prostu, ale jakby nie skupiałem się na grze i zapomniałem. Stary, 1500 godzin, to ja żadnej grze chyba nie mam tyle. Jak można się nie skupiać na grze? Co robisz przez ten czas w tej grze? No, jakby cieszyłem się grą. Mapę wiedzą. Grą się cieszyłem, że o, gram w Projecta. Zbieram jedzenie, zabijam zombie. Kurczę. I miałem taką... trochę przerwę miałem. Bo przyjąłem się innymi grami, po prostu. No to powiem. A zresztą nauka. Ja musiałem się uczyć, więc czasu nie na gry nie miałem. Nie no, to się rozumie. A właśnie, i ogólnie jeżeli chodzi też o świat, to występują różne zjawiska typu jakieś syreny, wybuchy i tym podobne, więc żebyś się nie zdziwił, bo to jest z modyfikacji. A nie, to ja takie rzeczy oglądam. Widziałem na YouTubie. To prawda, wyłączyłem obrażenia od tego, bo było troszeczkę to nie fair, ale... no ale występują. Uwaga. Okej, okay, dobra. Chyba się mgła rozrzedza trochę. No. W końcu. W końcu. Ja hordę biję. No co ty gadasz? Jak niezatankowany ten samochód jest na maksa. Niezatankowany? Ja. No. Oj, coś widzę. No to weź sobie tam zatankuj go, jak problem. Kanisów poszedł od cholery. No robię. Już będą ją dwie osoby do zbierania drewna. Jest proste. Nie, pewnie będzie trzeba zrobić coś z tym pierdolnikiem. O, już mam mógłby. Dawaj, Skip, jedź po mnie. Już. Tu, tak, Turcjan, dobrze mówię, Turcjan, jesteś? Mhm, jestem. Jaką ty masz tą klasę, w tym sensie, że ty masz... bezrobotny. Bezrobotny, a dobra, no okej. Okay. Ja mam dużo perków, także nie ma sensu tego wymieniać. Ja... a może ja ci nie będę bez mówił na głos, po prostu może. Dobra, hordę po prostu. Wiesz co chcesz po prostu. Nie no, mówić na głos możesz, to my tak samo wiesz, na przykład jak się komunikujemy ze Skipem czy State'em, no to mówimy to głośno i wyraźnie. Więc aż tak to się nie musisz przejmować. A, no okej, okay, rozumiem, dobra, czyli będę miał przerąbane, jeżeli... będę was atakował. Czyli? No jak kogoś zaatakuję, to wszyscy będą wiedzieć, gdzie jestem, więc... no zapewne tak będzie. Będę panikował. Dam radę. Trzeba wiedzieć. Jak to się długo wczytuje? Dlaczego tak? No bo jest duża mapa. Tak. O, mgła jest teraz już... Jezus, jakieś szkody na drodze. O, właśnie zapomniałem też Siro powiedzieć, że ja sobie ogólnie wydrukuję ten zdjęcie twoje. Co? What? No, bo zrobiłem, gdy weszła na Discorda, a Siro wszedł, zrobiłem zdjęcie, daty i tak dalej, godziny, po to, żeby sobie obramować w ramkę. Nie no, stary, nie rób sobie jaj. Nie, poważnie mówię, ramkę zrobiłem, ja mogę nawet... Co? Wysłać zdjęcie mogę nawet. Ale po co? No, bo tak mówię... Poznałem youtubera i to będzie mój najlepszy dzień w życiu. Ale ja nie jestem youtuberem. Czy nagrałem na YouTube, ale nie jestem youtuberem. Jestem cholerykiem, przeklinam na nagraniach, nie mam kontentu Family Friendly. No i? Ale tu nagrywasz, jesteś sławny, masz te subskrypcje.
Ja mam 9. Widzisz, Shiro, to niech się tego to liczy. Jezu, aż mi głupio się zrobiło. To lepiej niż ja mam 2 subskrypcje. Ej, no dobra, ale ja przez półtora roku mam 570 chyba w tej chwili, więc to nie jest żaden wyczyn, naprawdę. Ale ty, prawie 500, znaczy, boże, pół tysiąca to jest. No, pół. To jest pół tysiąca. Nawet więcej już. 500 osób cię subskrybuje, no mniej więcej. No to zombie przy sobie miały nóż do masła, naprawdę. Także to jest dobry wynik. Trzymaj tak dalej. Ojej, serio mi się aż głupio zrobiło. Zaczerwieniłem się przez ciebie i co żeś zrobił? Dobra, zobaczmy. No ja zawstydzam kolegów. Może bez tak. Ty z kim się nie ruszyłeś się. On tankuje. No bo dolewam benzyny. On tankuje. Ja tu z hordą walczę, tu a ty. Tam. Kolej. Na moją stronę pieś. Tylko kurwa pocieszyłeś w tej chwili. Chyba Walter White spotkałem, a nie, to jednak nie on. Ej, dobra, ja tak mniej więcej dołączę za pół godziny. Okej, okay, spokojnie, nie ma problemu. Bo mi się będzie wczytywać. Okej. Okay. No i kij, no. Mogę wypić benzynę, żeby szybciej zapierdalać? Jak to działa? Że co? Chemikaliów. Mogę wypić benzynę, żeby szybciej biegać? Chemikaliów napij się, to jest super boost, jak energetyk. Mm. Ogólnie to polecam wybierać właśnie. No, jakbyś chciał, to jak najbardziej. Kiedy do domu dojdę. To wtedy dojdziesz Insta. Co tam jakiś odkurzacz? Ja piję codziennie. To skip ściąga powietrze. On jak odkurzacz działa. Co? A. To nie zrobiłeś takiego huuu. A nie wiem. Porno po prostu. On się zmęczył nalewaniem benzyny. Oj, żebyś wiedział. Właśnie jeszcze ostatnie mam pytanie do ciebie, Shiro, bo oglądałem twój filmik i tam kolega na odcinku pytał się, jak tam zszywać ubrania. A no, było coś takiego. Czy po co jest zszywacz chyba? Nie, jak naprawiać ubrania, te dziury. Byście wojskowym w tym byliście. A no, być może tak było, no. No to jak chcesz, to ja będę mógł wam naprawiać ciuchy za darmożkę. To znaczy, no nie bardzo, bo będziesz w enemy teamie. Nie no, jakiś tam rozejm chwilowy można, co nie? Czy nie, od razu? Od razu. Jeśli się dogadasz, to proszę bardzo. O ja, ej. Czyli zapłacę wam broniami. Ale drifta zrobiłem, ja? To naszymi broniami? O nie. Ja będę chomikował. Ja mam już tak dużą hordę, że nic już nie zrobię. Uciekaj w las. Skip zaraz po ciebie podjedzie, przeżyjesz. Graliście na biegających zombiakach? Nie chcieli się zgodzić. Kurde no. No nie wiem, czy z taką ilością zombie chciałbyś grać na biegających zombiakach. Nie no, ale biegające są najlepsze w sumie, z tego co widziałem i grałem też. To uciekasz i taki zombie cię dogania od pleców. No i giniesz po raz 10. No ale ja widziałem na odcinkach od tego typa, że jedzie taka horda i goni go horda takich szybkich zombiaków i on się męczy i umiera bezradny. Ja i bez tego umieram bezradny. Starczy mi. Shiro, nie Shiro, tylko skip. Nie wiem, bynajmniej, żeby te zombie, mam nadzieję, że będzie szybko jechać, bo wiesz, goni mnie ponad 30 zombie, może 40. On już wyjechał, czy nie? Nie wiem. A nie wiesz nawet, czekaj, zaraz zobaczę, czy on wyjechał. Nie mogę nawet teraz zobaczyć, bo... Wyjechał. Jedzie po ciebie już. To super, bo ciągnę za sobą całą linię. Po nie macie bozuk. Zawsze można materiały wybuchowe albo wabiki zrobić. Tu bazukę można do lasu mieć? Bazukę nie, ale chyba bomby z detonatorem tak. Z modów pewnie będzie bazuka. O kurde. Ale ja nie instalowałem, bo chyba broni takich, tego typu. Chyba. Dobra. Odkreślam. W lesie ich trochę zgubiłem. Jest nice. A się gibie ten samolot. No zepsuj kolejny. Jebane drzewa, nie widzę nic przez nie i się pierdalam zombie. Definitywnie on rozpieprzy ten samochód. No, to już będzie następny. Aha, serio. Będę naprawiać, a będę rozpierdalał. Ale jeszcze żadnego nie naprawiłem i ci nowe znajduję co chwila.
No i super. Co się stało? Nie, nie zaczyna. Nie, nie, jest wszystko w porządku. No nie powiedziałbym. Nie. Przypomnę się, że zmarł pies. Na jaki obecnie jesteś etapie? Kip. Jadę przez jakiś los. Dobra. Ciągle idę, idę i ciągle idę. Co ja mogę tak zrobić? Pisz komentarz na teleportację, tak jak w Minecraftcie. Najgorzej nie jest. Niestety nie mają tu chłopaki tepeków. Kurde. Ej. Obieganie mam skills kolejnego, jest. No widzisz, to jednak coś ci zadało. Swoją postać w ciągu kilku dni w tej grze tak wymęczyłem, że to jest... A jeden zdarzyłeś. Tate. Co? Ile razy zginąłeś już? Ja? No. Na początku dużo razy zginąłem, ale teraz mi bardzo dobrze idzie, bo już żyję ponad normę swoją. Ej, ja mam takie pytanie, czy wam też tak się długo ogólnie wczytywało na serwer? Na początku tak, bo tam wiesz, mapy wszystkie aktualizuje i tak dalej. A, no to ja jeszcze poczekam. O no, 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 nie. Ale ty już tam te mody i tak dalej wszystkie ci się zainstalowały, tak? Już tam tak, masz tak. Czarny ekran z napisem. Czarny ekran, wczytywanie horde, zombie, port i tak dalej. Że się przeżyj, nie umieraj. O, jadź. Już to wszystko ciągle mam. Tylko biegnę, biegnę. Ale super. Jemy salasem. Wymachując. Tym? Ogonem. Ogony. Oraz Kip, gdzie jesteś obecnie? Jak daleko mnie jesteś? Nie wiem, muszę zobaczyć. A muszę lekko odjechać od zombie. On tu fajne stacje benzynowe, ale jest za dużo zombie. Jest tak ładnie. Dobra, jest jakiś van. Tu są już miejsca, w których nie byłem jeszcze. Teraz no, powiem ci, gdzie on jest. Jest już... Blisko mnie, czy nie? Mam cię pocieszyć, no czy mam cię zasmucić mocno? Dobra, powiedz prawdę. Jest od chuja daleko, ale już ma teraz prostą drogę, więc będzie coraz lepiej. Wow. A, właśnie, Shiro. Jednak tak, faktycznie to jednak wiem, gdzie macie mniej więcej swoją bazę. Czy to stara baza jeszcze? Znaczy nie w tym rzecz. Wiem, gdzie ogólnie przebywacie, więc wiem, gdzie was się spodziewać, więc... Uważajcie. Ale ty nie wiesz, gdzie teraz się nas spodziewać. No nie, tego nie wiem. Więc wiesz, mamy już snajperki. No kurde, no to... To ja muszę się chować. I Gile Suty. Tak, Gile Suty chyba tak się nazywało. Nie wiem. Gile, Gile. Wyjdę ze strzelby jak Son of the Forest, jak ten dziadek. O. Nie, na strzelbę to nie ma opcji niestety. No strzelę, bo to najlepsza broń. No właśnie mówię, że nie ma opcji na nią. A, nie ma opcji. W sensie myślałem, jak złapiesz, to już koniec. A, rozumiem. Myślałem, że ci chodzi, że po prostu... Nie, to jest beznadziejne. Nie. W żaden sposób. No zamknięty samochód, co za... Kurwa, tyle tu jest zombie, że nie mam jak spojrzeć na mapę. Nie wiem, czy dobrze jadę. Ja już ci czekaj powiem. Budowałem końcówkę. Jedziesz dobrze, prosto. Teraz w prawo powinieneś skręcić, ale dobra, pojechałeś prosto. Nie wiem, jadę przez jakieś pole. Dobra, jedź prosto teraz, no. Życiu mnie jeszcze tyle zombie nie goniło. Wjeźdź na tą drogę brązową i skręć w lewo. A, czekaj, w lewo? Tak. Widzę, że ty kurwa jakoś dziwnie jedziesz. No bo to jest ale nie, w prawo, w sensie w lewo jak jedziesz samochodem. Aha, dobrze. No dobrze, o teraz tą stronę. Będę ci mówił kierunkami po prostu, na wschód. Dobra. O, bo to jedziesz sobie zrobić kanapki do jedzenia, zaraz będę. Okej. Okay. O jak, super. Coś jebło i idziemy z zombiakami w tą samą stronę. I teraz drogą główną na południe. Na południe? Kurwa, co? Tak, drogą główną na południe. Południe, nie północ. O nie. A południe, Jezu. Już nie. Ja pierdolę kierunki, sorry. To jest ta godzina.
wybiło. I cały czas prosto drogą, cały czas główną drogą. To jest ta droga mniej więcej, co my wracaliśmy wtedy, wiesz. Pamiętam. No, cały czas prosto. Dobra, już jakimś lasem biegnę, jest trochę lepiej. Tak jakby. O kurde, ty gnoju, Dobra. Teraz muszę dobrze jechać, bo jest tylko jedna droga. No już inaczej się nie da. No już z jakichś miejsc bardziej stłoczonych wyszedłem, więc jest git. Nie wiem, czy sobie zaraz po prostu jakoś, nie wiem, nie powybijam tych zombie i nie zrobię sobie postaci, nie zrobię przerwy dla postaci. No w sumie mógłbyś odpocząć. No. Tylko pytanie, czy nie dasz się zaraz ugryźć. Tylko wolę się nie zatrzymywać i piję coś. O kurwa, ale to jest długa droga. Prosta. Dobra, no to teraz ciągnę na pełnej. Bo jakiś git domek znalazłem. Na chwilowe przytrzymanie. Nie mam takiej pełnej. No to możesz spróbować tam się zatrzymać. Prawie, żebym przejebał wraki samochodów. Poduszka, młotek, lina, łopata, dobra, dawaj mi to, kolego. Smacznego. Jeszcze mam linę, ciekawe, czy mogę zrobić taką pewną rzecz. Powiesić się? Ja lubię często robić zwisy na drążku. Ciekawe, czy to też się będzie zaliczało. Myślałem, że chcesz pętelkę sobie zrobić. On ma już dość. O Jezu. Ja po niego jadę, a ten już ma dość. Ten pęterkę robi. O, nada się taka. Nie zatrzymam się w jednym miejscu i powybijam tu wszystkie zombie. Bo nawet jest git. No, mam dojechać to jedno, ale wrócić to drugie. A komuś o tym, że jest takie ćwiczenie jak zwis na linie? W sensie w realu? Tylko, że to nie polega na... To nie polega, no, w realu. Ja myślę, że wiem, jak to wygląda. Szyją w górę. Ale dobra gruszka. Wybierz gruszkę. Samą gruszkę. No. Jezu, kiedy by gruszki nie jadłem. Oj. O mnie tato odbył. Zabiłem mnie. Umarłem. Umarłeś? No ale tak się blisko zaraz piję, więc chyba będzie... Nie, poczekaj, zresp się... Nie! Skip wraca i ty na samym dole masz na mapie zresp się koło mnie. W sensie masz zresp się z sojusznikiem. Ja pier, kurwa dole, no. Ja. Gdzie się tak opaca mi się zrespić? Masz zresp się z sojusznikiem. Na samym dole ten. Na samym dole, jak się gdzie wybierasz miejsce respu. Z graczem jeden mam. No to jest grasz jeden. Kurde, a tak dobrze było. Moja postać. Twojego ciała nie weźmiesz. Co weźmie klub. Samochód i sobie podjedzie po to ciało wrajczego. Nie no, nie ma sensu tam. No fajne rzeczy były. Ej, ale zrespiłem się i umarłem! Jak to? No zrespiłem się nad swoim ciałem? Słyszałem, jak ktoś krzyczy. Też słyszałem krzyk. Nie no, to... z graczem jeden mam zrespienie, tak? A masz innego gracza? A to się nie respi po prostu na swoim ciele, bo też tak coś kojarzysz było. Mi się dosłownie zrespie na swoim ciele i mi wszystko zjadło. No, ty, tak no, mi się wydaje, że to jest... Ej, dobra, skipiłeś po niego. Albo czekaj, zresp się w okolicy, czekaj. Nie, już się zrespiłem, bo to jest ciało. No dobra, to jedź po niego skip. Ja słucham. Nie. Obecnie będę chciał swoje ciało zabić. Nie powiemy ci, gdzie to dokładnie jest. No powiedz! Nie. Jak mu powiesz? I już po niego jedzie. A gdzie jedzie? Pizdu. Gdzie jedziesz? Daleko stąd. Nie znam tego. Wezmę je z wołami. Zaraz je wszystkie łopatą zdejmę i tyle. Albo kopniakiem w łeb. No. To też może zadziałać. Plan jest dobry. Cały dzień zajęło mi dojście do bazy. Jadę z Ameryki do Japonii, chuj wie jak. A gdzie jesteś dokładnie, Kurcjan? Dupie! Nie powiesz koledze. Wcale nie, jestem w błędzie w tym momencie. No, dupie. Zmieniłeś.
Nie chcę koledze powiedzieć, gdzie jest, no. Powiedziałem ci. W dupie. Nie schowałem. No. Amstwo w państwie, nie rozumiem. Gdzie leziesz? Pójdę teren. Ja sobie samochodzikiem przez pola, lasy, góry i... Ciała to znikowe. I prawie przejebałem drzewo. Niektóre entity się despawnują. Może już za dużo tego było. Jak jest za dużo ich, no. A w sumie my całą bazę wojskową wybiliśmy, to... No. Ja zaraz będę. Okej. Okay. Ja domu. Sobie drogą polną, taratata. Jestem w domu. Wpierdoliłem się w słupek. Jezu, on na jak wróci z tym samochodem, to już będzie kurwa do wyjebania ten samochód. No, chyba on, może nawet nie wrócimy do domu. A ja nie wiem, czy on w ogóle do ciebie dojedzie, zacznijmy od tego. No. Nie no, czekaj. Sprawdzam stan samochodu. Tragedia. Czekaj. Pokażę się, jak jest. Zobaczycie, dużo się nie pomyliłem. Nie, jest dobrze. Tylko bez maski. Nie no, z maską jest. I też w zajebistym stanie. Lekko przyjebałem. Tylko 30 na godzinę. Tylko. Tylko. No niedużo, kolego. No nie wiem, czy tak niedużo. Żartuję przecież. No, obecnie próbuję swoje rzeczy odzyskać, bo całą hordę muszę nawalić z łopaty. No to z łopaty to ci pójdzie. Dobrze nawet. Łopaty i kurwa inne takie bronie dwuręczne w tej grze to są OP. Trzeba się sąsiadów pozbyć. Biłem mi się. Tu mi się. Okej. Okay. Coś wszedł? To wszedł? No, ja. Myślanka, twój najlepszy przyjaciel. Okay. No, 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 chodź, chodź, chodź. Przyjemny. Jest, on nie dojedzie. O, a tu jest ręka aktora. Czas prowadzić ten samochód. Ty tylko naprawdę oprowadzasz po takich rzeczach? Nie, czego nie ma przecież. Coś myślałem. Albo pokażę, nie ma sprawy. Rękę aktora? Taka no. Dobra ta gruszka, Boże, ja dawno nie jadłem gruszki. Ja się gruszką podnieca. No bo naprawdę jest słodka, taka dobra, mięciutka. Ale zajebisty są samochody w ogóle. Widzisz? Łopata mi się psuje już, no nie. Co? Jak się ile ci samochodzik wybrał, to nie ma chuja we wsi. No, 30% maski chyba. No to zajebisty stąd faktycznie. 12% silnika. Wyklepię się. Ja tu pracuję dzień, noc nad chatą, a ci się rozbijają samochodami. Kurwa, no czemu tu jest tyle drzew? Pojebało was? To las! Siro? Jesteś w lesie. Ja pierdolę, w Brazylii jestem, w Amazonce, czy co? Jakie preferujesz, owoce smukłe czy okrągłe? Nie wiem, czy chcę odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę. Ja wolę smukły, bo tak jakoś się lepiej je. A, dobre, to o tym mówimy. No, o czym ty myślałeś? Ja mam 15 lat i jestem jeszcze dzieckiem. Jak większość tutaj. Dobra, odzyskałem swoje rzeczy. Wybiłeś hordę? No. Piątka plus. Piątka plus. Ej, ale jak siądzie mi samochód, to nie moja wina. A czyja, zombiaka? Tak. Bardziej. Nie, no to będzie wina drzew. Kurwa nie. Uff. On nie dojedzie. Dojadę. Mi się woda skończyła, muszę wyratać. No z tego co widzę, to będę musiał sobie sam poradzić. Jasne, szukaj... Szukaj samochodu. Kurwa, idę tu zombie. Słynka! Już tu domu chodź. Sorry, czego już ciszę się. Ja chciałem właśnie przypomnieć, żeby nagrywali. On to mówi, córka? Tonika. Nie zmarła. Do psa. No sorry, do psa, przepraszam. Oko spokojnie. Chciałem go uspokoić, bo... Oko spokojnie, nic się nie stało. Dobra, bo już odzyskałem wszystko. Na poduszkę mi idziemy. Oprócz jedzenia. Gdzie to wszystko? Moja bejsbolówka.
już chyba z godzinę będziesz tego wczytywania może. Nadal? No. No, nadal mnie wczytuje, tak. Czekam, może już. Ale co, i nadal masz to samo? Ładowanie hord? No, wczytywanie hord. Zombie. I cały czas stoi na tym samym poziomie? To może oczywiście z restartu lepiej z projektu. Restarty, tak. Ale zastanawiałem się, ale powiedzieliście, żebym zostawił, to lepiej zostawiłem. Nie, bo myśleliśmy, że to mniej trwa. Ale faktycznie, no to już trochę za dużo. Może coś mi skraszowało, albo nie wiem. No, Grzesiek, czemu ty tak daleko jesteś? Nie dojadę do ciebie za rok. Myślałem, że on naprawdę nie dojedzie. Dojadę, ale nie wrócę. Ja idę dalej w drogę. Zostało mi 70 gwoździ tylko. Chujowo. Co, no, kolejny trip? Już blisko jesteś mnie, to ja poczekam już. No idź w moją stronę, gościu. Ja nie dojadę. Nie dojedziesz? Może. Ej, zabierz mu kluczyki, jak już przyjedzie. Zostawię w stacyjce. Co? No nie gadaj, że umarłeś. Nie idę w twoją stronę, bo mi w lesie wyskakują jumpscary. Co? No gościu wyskoczył mi, wystraszył mnie. Aha, ja myślałem, że jakiś mod na ten. I w ogóle znalazłem już tego vana niebieskiego. Naszego legendarnego. I tak nie masz akumulatora. No wiem. Ja tu ogólnie agregat mam przy sobie. A agregatów mamy sporo, nawet jeden na ulicy zostawiliśmy. Dobra, tu Shiro poczekam, tylko że nie wiem, chyba będzie, w sumie kurde, muszę iść w twoją stronę, bo tu jest las, a ty nie przejdziesz przez las. Dobra. No, to musisz na ulicę wyjść. No chyba, że wyjebię te wszystkie drzewa po prostu. Dobra, udało mi się dostać do jakiegoś, tutaj jest domek jakiś. No i na spadaj, gnoju, na ziemię. Koszula denim, bardzo ciekawe. Dobra, jestem w jakimś domu się skryłem. Dobra, tu już jest chyba ulica normalnie. Książka, czytaj. Niech on sobie poczyta, bo ja... Henry Sienkiewicz. Jak zbijam całą hordę, to mi aż jeden level up zdobyłem. No dobrze. No i... Muszę opierdolić coś. Ja naprawdę mogę majtki zombiaka dać? Tylko nie zacznij ich wąchać, proszę cię, nie zacznij ich wąchać. Myślę, że ja w ogóle o takim dziś pomyślałem. Ja zbieram majtki. Ja zbieram majtki. Nekrofilia. A właśnie, jeszcze chciałem się zapytać, bo... Profy, ty byś chciał ile osób, żeby można było nagrywać z innej perspektywy? Perspektywy. No, dziękuję. No, w sumie wystarczą mi dwie grupy, nie? A, no to ja też mogę. No zobaczymy, jak z Kipem wyjdzie. Jakiego masz neta? O, ja mam dobrego neta. 5 GHz nawet idzie. GHz? To nie jest net. Ja wiem. Ja wiem, ja je sobie robię. No, neta mam dobrego na to, że na tyle, że nawet jakby się działo 7 osób, to i tak by nie miałby żadnych ścin ani ubytków. No nie, jeśli chodzi kolejny... bardziej o prędkości, ale... No to czyli... Zombie wyda z samochodu, co? Dobra, to jest lepiej się dosyć. Łopata mi się rozwaliła. Ej, to jest normalnie, że zombie mogą być w samochodach? Co, mogą? W samochodach być. Jak? Wziął, rozbił szybę i wyda z samochodu. No bo on może dojść do kogoś w ten sposób. Nie, no. Rzucam łopatę, bo mam zepsutą. Ja się zjebałem z rusztowania i mam ciężkie obrażenia. No i po co wchodziłeś na drabinę? Nie masz ty. To jest lipa. Jakiś fajny okupa, dobra. Nie wiem, czy ja daleko jestem. Czy wiem. Nie wiem, jak sprawdzić, bo to jest tyle zombie. Ty już jesteś strasznie blisko. Są jakieś domki fajne. Blisko. Nowy domek. Jezu, się boję, że się spierdolę stąd. Ambulans znalazłem. Podnij. Kurwa, cała chorba. To będzie najgłupsza śmierć ever. A, no, wiecie co, ulica? Faktycznie. Bo ja tu, nie wiem, czy ja ciebie właśnie nie widzę tutaj. Zobaczę, czekajcie chwilę. Kurwa, no, ale nie w tym momencie. Ja. Nie, nie widzisz go, bo ty jesteś na innej drodze, musisz pójść na inną drogę. Date, w dół musisz iść, na południe. Czekaj, jeszcze raz, w złą stronę idę, tak? Tak. On jest na innej ulicy, tamtą nie dojdziecie. Kurde, ej, nie widzę nic. Na południe.
Gościu, gdzie południe jest? Ten na dole. Się... Na dół. Dobra, nie, ej, mam tego, zadrapanie, bo się uderzyłem. Ej, mi się jednak faktycznie wtedy gra skraszowała po prostu. Dołączyłeś już? Nie, ale... jak to się dobra, mówi, idę, no? Idę w dół, ale tu... On jest tu na pewno? Ej, no on... Zmienia się. Powiedz mi, idę dobrze, czy nie? Czekaj, już patrzę. Tak, tylko bardziej w dół. Musisz przez ten las się przebić, po prawy... Wschód. Południowy wschód. Dół prawo, tak. A ty idziesz dół lewo. Idź teraz cały czas na prawo. Całkowicie na prawo. Prawą tu? Stronę postaci. Prawa strona. Prawa. Ty idziesz teraz na górę. Dobra, nie no gość, ja już muszę spojrzeć na mapę, bo... To on... A mnie, no on jest za. Nie no, no mówię. Prawo, dół. No to... Bo on tam ci nie dojedzie. Tam jest las. No to biegnę już tam. Tu jest domek. Teraz dobrze? Okej, okay, tak. No ale ja go nie widzę. No bo jeszcze na ulicy nie wylazłeś. On czeka na ulicy. No gdzie ja, jak tu wszędzie hordy? To już się jego pytaj. Gdzie ty jesteś, Skip? No, tu na drodze jestem. No ja... Czekaj, podjadę bliżej. O kurwa! Co się stało? Powiedzenie zapaliłem. Dobra, ja już tam podchodzę do ciebie chyba. No nie, to jest las. Jakby nie, no. Lasy są najgorsze. Jeszcze najlepsze, do pierwszej. Nie, nie mam jak przejść. Dobra, muszę tu poczekać. Zostanę takiego... nie... Nie... Musisz przez ten cały las przejść tutaj do mnie. No ja nie! Nie mam przejść. Co? No ja tu nic nie widzę. No są tu kolejne... Ej tu... Nie, one na mnie dopadną w tym lesie. Ja nie mogę powiedzieć to lasu. Możesz przejść przez las bez problemu. Nie przejdę, nie odwrócili. Ja... Dasz radę. Na pewno tam Skip nie ma innej drogi? No nie. No nie. W sensie jest, ale tam jest tyle wraków, lasów i innych hordy, że nie mam jak przejść. Nie przebije się. No, no to najwyżej będę mieć krwawienie, więc biegnę przez ten las. Nic, nie mam widoczności, zero mam widoczności. Dobra, mam krwawienie pierwsze. Nie mogę wyjść w ogóle z tego lasu. Ten las nie ma wyjścia. Weź ty na tą mapę, Darku, czekaj, no bo zbieram drewno, też nie mogę tak nawigować. Czekaj, już patrzę. Fajnie, bo no w dół, 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 dół. Dół no ekranu, nie. Dół ekranu, kurwa. O, dobrze, dobrze, idziesz dobrze, idziesz dobry. Teraz skręć w prawo ekranu. Skip, cofnij się trochę. Czekaj, prawo już. Ekranu, w prawo, Tate, w prawo, w prawo, w prawo. Okej, okej. Zobaczysz ulicę. Drogę. Dobra, jest jakaś droga, jest jakaś no, droga. No i właśnie tam. No i nigdzie on, nie ma go nadal. I cofnij się do tyłu. Boju. Jadę, jadę. Czy cofnij się do tyłu, cofnij się po prostu. Nie możesz się cofnąć do przodu. Okej. Jadę, jadę, jadę. Już nowy bandaż, dobra, jest wreszcie, jest. Masz go? Co ty bez ręki jesteś, czy mi się wydaje? Nie, dobra, jest. Jedź. Lecimy. Wosz. Czekaj, bo siadł. Będziemy. Gaśnie ci samochód? No, trochę. Nie wrócą, kurwa, będę po nich jechał jak nic. Nie. Spokojnie. Ja tu jestem Kubica. Kurde, akurat. Co z tego, że Kubica się rozpierdoli? Nie chciałem tego mówić głośno. A idę z boczupki. Super, damy super, radę. Będzie. Że co za to? Ja za to szybko idę. Na co idziesz? Za dwóch. A, za dwóch. Zostaw nagrywanie, wiesz, włączone. Kurde, nie wiem, jak jadę autem, to u mnie jest jakieś takie przycinanie, jak to siedzie. Pomimo, że mam nawet ok ping. Ile masz pingu? No, 83.
to dziwne faktycznie. A teraz mi się nagle podnosi w aucie, nie wiem. Dziwne. Wiesz, bo się przemieszczasz. Dużo pakietów jest wysyłanych. W rekordach też ci może rosnąć ping. Jak dojdziemy, to ja... Kurwa, no nie pierdolę. Spać. Mam po was jechać? Ja też. Dobra. Nie, Shiro. Osiemka wbiło ci na serwer, czy nie? Tak. Czyli... No i nie. Jednocześnie. To znaczy? No, że nie muszę jeszcze raz, może zresetuję. Wtedy się uda. Do trzech razy sztuka. Bo to serio dziwne. Wiesz, no... Nie wiem, jak to ci to powiedzieć, ale jestem bardzo zmieszany tą całą sytuacją i sam nie wiem, dlaczego nie chcę mi wczytać do serwa. Skip. Wiesz, połączysz. Trochę to dziwne. Mnie z przypadkiem jest bug. Nie no, ja nie wiem, co się dzieje. Ej, naprawdę. Jak ja wchodzę w mapę, to mi pokazuje, że jestem ciągle w miejscu, a Skip jedzie. Nie, no nie. Kurwa, jebane wraki. Ty mi też pokazuje, że jest w miejscu, no. Poczekaj, Skip, zatrzymaj się, Skip. No. I weź wysiądź tej z samochodu. Ej, ale zombie są przy tym samochodzie. A to nie. Nie są. Co? No, u mnie jakaś może moja postać ma schizofrenię, nie wiem. No ale ty u mnie też na mapie jesteś daleko. Nie, weźmy może to... Powiedzmy to, nie wiem, czy to się... Co? Skip, zatrzymaj się jeszcze raz. Wy się Skip zatrzymaj i ja wyjdę. No właśnie o to chciałem, to żebyście zrobili. Zatrzymałeś się? No. No i ja się zrespiłem kompletnie gdzie indziej. Bardzo co? Ciekawa gra. Bardzo ciekawa gra. Miałem dobry ping, tylko jakiś błąd serwera. Poczekaj. I mam ugryzienie, zadrapanie, wszystko fajnie. Ugryzienie masz? Ugryzienie wszystko mam. Mhm. I się skopiowały się auta. Wow. A ty, w ogóle mi wybiło szyby, co jest? U was dzieją. Wow. Mi wybiło wszystkie szyby w ogóle, co? No i umieram. Dobra, umrzyj, ja cię teleportuję do Skipa, do samochodu. To już stracę item, ale mam szokuję, gdzieś... Szokuję. Nie oszukuję, tylko jest bug. No mam coś takiego... To bug, jakiś schizofrenik. Patrzę teraz i pokazuję coś takiego, jak serwer nie odpowiada, tylko że to już jest w samym... Dobra, gdzie respię? I chcę sobie dołączyć, żeby dołączyć. Teleport... Dobra, ja już mnie zaraz powinno zrespić, dobra, możesz mnie tepnąć. Tak, ja muszę zobaczyć, gdzie ty jesteś najpierw. Jesteś teraz koło mnie. Co? Po prostu wybrałem jakiegoś respa i... Weź mnie do niego. Czekaj chwilę, bo ja to na serwerze muszę robić. Dobra. Help. Jest maślanka trying to connecting. Players. Teleport. Andrew. Jest. Polacy mamy to. Silnik stan zero. I to cisza. Kurwa, masz nick dwuczłonowy i nie mogę cię teleportować przez to. Jaki mam nick? Dwuczłonowy, czyli masz Andrew, Spacja, Tate, a komenda tego nie obejmuje. O! O, jest. Jest. Do Skipa mnie. Dobra, jestem na siedzeniu Skip. Przypadkiem trumnąłem. Masz silnik 0%? No. No też nie pojedziecie. No, chyba tak. Kurwa, czy ja naprawdę muszę teraz do was zawalać? No wy sobie naprawdę w kulki lecicie. No to Skip, śpimy w aucie i ty. W aucie, jadę po was. Gałgany. Ja chyba. Nie mówcie, że... On to auto rozebrał, czyżby? Radio silnikom, a no silnik zero jest. Tak, to jest to rozłożone, dobra. Co to było za dźwięk? Dlaczego nasze postaci krzyczy? Jakie to? I dlaczego co chwilę są jakieś nuklearne ataki w tej grze? Bo próbują się zombiaków pozbyć raz na zawsze. Nieudolnie. Nieudolnie. Przepraszam.
No to fajna wycieczka. Jadę po was. Nie, ale naprawdę, co się wtedy stało z tym autem, to jakaś schizofrenia moc, naprawdę. Zobaczymy. Proszę, żeby mi teraz pisało, naprawdę. Czytało. I teraz tak, wiadomo już, że skipowi samochodu do ręki, czy do ręki, kierownicy do ręki też nie można. Ja mam dopiero 14 lat, nie umiem jeździć. To widać. Tak. Dobra, ale przynajmniej jesteśmy przynajmniej na takiej drodze, żyje. Przynajmniej Andrzeju żyje. No, i hordy nie ma. Moja postać śpi, więc ja idę. Aha, okej, okay. Teraz to ja sobie sam samochód rozjebałem. Świetnie. No, ja idę się teraz. Drzewo mi wyrosło na poboczu. Tam no, no, od siebie. Tak, tak. Serio, nie, dojechałem prosto, w jednej chwili puk, koniec. To ja ci wierzę. Dobra, muszę znaleźć samochód przy okazji, więc nie mam świateł, jadę po ciemku. Jest zajebiście. Ciężarówki nie wezmę, bo no niestety jak mnie patrzeć, tam są tylko dwa miejsca. Oj, wierzcie mi, nie chcielibyście jechać po ciemku. Dobra, tu i pierwsza główna wprawa. Chociaż nie muszę główną wprawą, mogę iść tędy. Ale lipno bez tych świateł. I co, dołączyło ci maszynka? Nie, jeszcze nie. Ale daję radę. Jestem optymistą. Wiesz co, pomysł jeszcze może być taki, że skoro mówiłeś, jak dołączałeś, że masz już mody poinstalowane, być może masz jakieś stare mody zainstalowane. No ja mam dużo. Znaczy no. Ja miałem kilka modów, które są były zainstalowane tutaj. Na tym serwerze miałem zainstalowane, bo mogę mieć kilka modów, które wy macie. To najlepiej w ogóle jakbyś sobie albo skasował te mody, albo w ogóle na przykład teraz, tak na szybko, odznaczył te mody, które masz jakby załadowane w tej chwili. Tam wiesz, w menu głównym moc. Wróćcie do was i co się tam dzieje? Żyjemy? Bo żyjemy. Ja już po was jadę, gałgany. Co mam poradzić, że moja postać ma najprawdopodobniej schizofrenię, której nie ustawiłem? Wydawało się, że wsiada do auta, tak naprawdę zapiadalał na nogach, po czym sobie uświadomiło niby, że stoi i tyle, a potem no, dead. Znaczy, to no wystarczy, i... że miałeś skipa przy sobie, moim zdaniem. To dużo tłumaczy. Ja przynoszę nieszczęście. Dobra, ja napiszę o tej to. Zostań, jadę przecież po was. Dawaj na piechotę skip, dawaj. Czekaj. Nie plądrujemy tego domku? Tak, żeby jedzenie znaleźć czy coś? Przeżyjcie po prostu i tyle w temacie. Ja chciałem tu już bić. Dobra, chodźmy do tego domku. Ja sobie ciuchy znajdę. Przysięgam, że jak pojadę na darmo, to wam obojgu dupę skopię. Bardzo ciekawe. Też się kocham. Nie toleruję takich osób. Dajcie mi spokój. No i jeszcze bomby, jeszcze atomowe. Chyba wiem dlaczego, jak wspomina się o gejach, to zawsze bomby muszą być. Halo panowie, ja tylko pragnę przypomnieć, że nagrywamy na YouTube'a. Dobra. Nie jestem. Chuję widzę przez ten dach chyba. Wyłapię się za to. Właśnie ja przez ten dach nie wiem gdzie idę. Wolę nie ryzykować. No, a możesz mówić. Masz kino w piłę. Shurboken. Ruś. Shurboken. Mody, tak? Mhm. Mody. Masz o modach, okej. Okay. 7. Kilo. Nie wiem, ale... Masz laskę. Kilo na przyczyłom. Kilo w czułom? A no to... Wow. Kilof jest zajebisty, ja się chcę... Kilof! Zabiłem kilofem. Mam to i żeby otwierać domy. Tak. I piłę wezmę, żeby sobie rękę odciąć. Mam wszystko wyłączone. Ale już miałeś wcześniej wyłączone? No, od razu wszystko. No to tylko zostaje skasowanie modów i zainstalowanie ich z serwera. Kurde. Ale przerąbane. Gdzie ty jesteś, skip? Parowałeś. Jestem tu. No to co, wracamy na drogę, tylko że... Ale ja mam jakieś tak trochę więcej tych modów, bo ja widzę, że tu mam kilka tych modów waszych, które są... Dobra, na drogę. Potrzebny, dasz mi jakąś wodę czy coś? To.
anime. To jak pójdziemy na drobież. No to nie, to nie są nasze mody. Co to jest? Jakieś anime postacie mam po prostu. Musiałeś to ściągnąć. Jakąś poduszkę anime. No to nie, to tutaj no, takich modów nie mieliśmy. Że jest taki sektor pak, że zamiast tam katany czy czegoś masz poduszkę anime, taką laskę. Dobra, zanim on przyjedzie, to my musimy tutaj... Dobra, powiedz mi, którą drogą jechałeś? Tutaj lasem, czy którędy? Tutaj musiałem jechać. Tędy. Tylko, że ja muszę zaraz ubranie jakieś znaleźć. Były tam, są blisko jakieś tutaj domy, czy nie? No nie wiem. No to rozwalimy tego gościa i wezmę jego ubranie. Sioma hippies? Ej, on w sumie wygląda na takiego hippiesa. Bardziej jak Jezus Chytrus. Jakoś pogruba. Chytrus, no. Kulczyki grube złote. No i mówię, widziałem. Że chytrus. Gwoździe ma? Nie no, gwoździ nie ma, niestety. Czyli nie jest. Dopiero zajarzyłem, o co chodzi, ej. O, siema. Siema. I masz kilofem do kopalni pracy. Popatrz diaksy. Widelec ogrodniczy. Dlaczego kobieta ze sobą nosi widelec ogrodniczy? Może to wiesz, nie wiem, ogrodniczka. To ciekawe. Okej, okay, anulowałem wszystkie subskrypcje. I teraz... No pobieraj jeszcze raz. Tak, i teraz wejść na serwer i powinieneś mieć pobrania. Dobra, ja sobie skillsy nabijam na wolne kilofy. Mhm. Killów jest najlepszy, bo on na hita zajmuje więcej. Nie zawsze, to zależy jak masz rozwinięte te uderzenia. Mięśnie? No mięśnie też i od tego jak długo bijesz już tym killowem i czy twoja postać się umie nim obsługiwać. A, no tak. Marłem to ja nawalałem te zombie jak nie wiem, ale no niestety się przeliczyłem trochę. Dobra, wezmę sobie kurtkę prawdziwą. Masz bardzo przyjemny głos, wiesz? Taki... Kto ma? Ty. Czy nic nie sugeruje? Nie, sugeruję. Nie, wiem, nie, wiem. Wiem, spokojnie. Ty jesteś spoko nami. Wracaj do grobu, ty szują, dobra. Moc! Nie ruszaj się, no. Ja pierdolę. Zrób inne z materiału, podrzuć ubranie. Dobra, jadę ogólnie zepsutym samochodem, panowie. Spoko, bardzo ciekawe. Ale powinniśmy dojechać, jak nie to w trójkę, kurwa, tam będziemy na piechotę zapieprzać. Jedzie z zepsutym samochodem? No, bo przyjebałem mocno, wszystko mi pozwalało. Muszę zainstalować od nowa projekta. A, no to lipa. Fajnie, teraz... bardzo ciekawe, elegancko, fajnie. Dobra. Ej, to jest idziemy dobre, dalej. Bo ja tak przez cały odcinek mniej więcej mnie nie będzie. Takie, jestem? Ale cię nie. Witaj. No i znowu grać z nami, okej, okay, fajnie, super. Krótko odpowiedź, jesteś, bo myślisz. Tak. Kurde, jaka filozofia. Fajna, pani odpłaskiła nam... Jesteś taki duszą, ale nie ciałem. Pani odpłaskiła nam taki chyba żart, mówiła, że... Czy to było gdzieś w książce, że gościu mówi, jestem, bo myślę, po czym zniknął. Czekaj, który to grecki filozof powiedział? Jestem, więc myślę. O, właśnie jak... Tak, właśnie jak mieliśmy Kładis, to nam mówiła to pani chyba. O, a my się też uczymy. Ja się uczyłem. Chciałbym mieć to, ale prowadzę auto. No właśnie, ja też prowadzę. Wolałbym nie. Też wolałbym raczej nie. O, zobaczę jak ma rozwinięty mój skill. Dokładnie tam było chyba myślę, więc jestem. Co ma być, to będzie. Teraz rozwijam bieganie. NDA-ki złapię. Albo nie żyć. No to jest pytanie. Oczywiście, że żyć. Na podstawie tych informacji zrozumiałem, że żyję. Bo myślisz. Ciro. O? Czy będę na wieki tam? On już blisko jest. Grałem. I co myślisz? To znaczy w Minecrafta to ja dużo grałem. Nie no, ja bardzo Minecrafta lubię, cenię. Nawet kilka serwerów już tutaj było takich naszych community. Czemu ty mi nie powiedziałeś?
A ja kurde, skąd ja miałem wiedzieć? Ja byłem bardzo aktywny na pod twoimi komentarzami. Szczerze powiedziawszy, to ja cię pierwszy raz widzę. No może no, no, trochę to okrutne. Nie słyszysz, bardziej słyszysz, ale może ci nie zapamiętałem w pamięć. Byłem raz u ciebie i gadałem nawet z tobą. Serio? A jak będziemy w Auciszu, to będziesz tylko nie, ale ja byłem aktywny. Nie no szczerze, powiem ci, że twoje komentarze to widziałem chyba ostatnie, jakieś dwa chyba były. Jedno się no ostatnio, bo mi nie było, byłem daleko. Internetu nie miałem. Proszę. Panowie, daleko mam jeszcze do was, czy nie? Już mało może. Widzę, że tu ambulansów jest rozwalony. Instaluję jeszcze raz, właśnie instaluję te mody. Jak mnie teraz nie wczyta, to się pożegnam i sobie pójdę spać, bo wieczorem jest. Dobranoc. Dobra, ale on jeszcze nie idzie. A. Nie, jeszcze nie idzie. A to ja już myślałem, że to idzie tora. 11% silnika mi zostało, panowie, więc... To się rodzę. Zawsze można wymienić. A, wymień bez podnośnika. Ja dałem radę na 12 chyba dojechać, ale wrócić już nie, bo przyjechałem. Jadę taksówką. Do środka. Kości złamane się regenerują w jakimś czasie, czy to już tak. Na amen jest? Nie, da się, tylko najlepiej jak sobie splinta użyjesz. Co bym musiał robić? Racja. Czyste? A to jest legendarny Vanon, nie będzie działał. Wiem, to jest ten aktora pewnie, nie? Nie, to nasz. Kurwa. Co, po drodze go tylko zostawiliście? Tak, bo zabrakło w nim paliwa. A jak po niego wróciliśmy, to okazało się, że akumulator siadł, bo zostawiliśmy światło włączone. Ja. Poprawka, ty zostawiłeś. Dobra. Jak, gdzie tu akumulator pisze? Zawieszenie, pony pod maską. Akumulator, zero, bez kitu. No. Zajebiście. To nieźle. Udało się. Nie stało? No, miałem akcję, do końca, którą wczoraj zacząłem. I właśnie skończyłem. A nic nie powiem. Tak zobaczę. Nie wchodźmy w siebie, bo się popycham. Ja bym powinienem zacząć komentować w sumie. Byliście jakieś naprawdę. Co się u mnie dzieje? O, siema. Na środ? Nie wiem, ale naprawdę było nieźle. To co? Dobra, to ja sobie idę kanapkę zrobić. Smacznego. Ty uważaj, bo jak ja się tu wypierdolę, to nie będziesz już miał tak łatwo. Wszyscy jadą? Już sprawdzę. No. Wszyscy. Nie, no teraz mi nie laguje, bo nie wiem. Wtedy ten auto chyba jakieś... chyba... złapał jakąś chorobę czy co. Nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Nie, musi być w czymś problem, że mi tak... O ty! Nie wyhamowałem, pewnie silnik już z 15% ma. Bardzo ciekawe. Miałeś ten plik w ogóle, Apex? Tak. Jak to się nazywało, ta mapa? A dobrze, jak zainstalowałeś? Aktor mu tłumaczył, tak, dlatego. Tak jak mi aktor pokazał. Jeju, ile to pytanie, czy aktor to dobrze wytłumaczył? Ile się ogrzewa, nie może w aucie odpalić. Nie mamy przedniej szyby, to nie działa. Coś ty zrobisz przed nią szybą? No jechałem, o tak jak teraz i w jednej chwili mi drzewo wyrosło. A to wcześniej nie było już tej przedniej szyby? Nawet nie wiem, Marynzy przyjebałem. Też tak mówił. Nie wiem, ogólnie co się za tym dzieje, ale potrafię się w nocy obudzić i powiedzieć randomowe słowa, nie pamiętając kim jestem. Po czym pójść dalej spać. Poważne? No, budzę się... To jest trochę creepy. Budzę się wieczorem, raz mówię, że mnie szataniści łapią, nie wiem dlaczego, a potem, a dzisiaj obudziłem się wieczorem, powiedziałem do kogo, powiedziałem do ciemnego pomieszczenia, że ma rację i że ma zadzwonić do Saul Goodmana. Znaczy wiesz co, to się nazywa gadanie przez sen. No, ale nie, się dosłownie budzę. No tak. Nie wiem co się dzieje, po prostu mówię coś randomowego, po czym zasypiam w sekundę.
Ja nieraz mam tak, że nie wiem, ktoś coś ode mnie chce, wchodzi do sypialni i na przykład mówi, że mam coś zrobić, a ja po prostu tak, tak, gadam normalnie, a potem chuj, ciemno. Ja, to samo mam, ale że ja bez interakcji kogokolwiek, ja się po prostu budzę w środku nocy, mówię, masz rację, za tym do sola, po czym idę spać. Wyobraź sobie, jaki musi być strach, gdy ktoś umie w moim pokoju. Ktoś mnie... Ja mam na to receptę, odstaw internet, kurwa, definitywnie. A sobie wyobraź to. Jak sobie normalnie śpisz, już albo prawie śpisz, twój kolega się budzi, mówi do ciebie, zadzwoń do Sola, pożywi cię dalej. No to ci powiem szczerze, może być to problematyczne w przyszłości. Jest wysoko. Nie wiem, jakby no wszystko się robi i tak dalej, ale czy to cię może pomóc? No.